Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, kilka informacji dotyczących Armored Warfare. Właściwie do posłuchania, nie do oglądania, czyli możecie spokojnie sobie na przykład grać i tego posłuchać. Otóż zbliża się ta aktualizacja 0.12, przyniesie ona troszeczkę nowości, przyniesie pewne przetasowania, pewne nerfy, pewne buffy. No, wszystko po to, żeby było nam lepiej. A przynajmniej takie jest podstawowe założenie. Kilka informacji jest tutaj bardzo istotnych i te kilka informacji przeczytam oraz oczywiście nie byłbym sobą, gdybym jakiejś swojej opinii do tego nie dodał. Pierwsza rzecz, pojazdy premium 8 poziomu są jeszcze we wczesnej fazie testów. Nie pojawią się na pewno przed pojazdami 10 poziomu oraz poprzedzającymi pojazdami 7 poziomu. Pierwszy pojazd premium 7 poziomu pojawi się w przeciągu 2 miesięcy. Będzie to jeden z pojazdów, który jest często wymieniany przez graczy. No, co można tutaj powiedzieć? Słuchajcie, podstawowa informacja jest taka, że dychy nadchodzą. Między innymi prawdopodobnie wśród tych dych będzie ruska armata, której jestem niesamowicie ciekawy, muszę wam powiedzieć, bo wydaje mi się, że to będzie... No to będzie to, po prostu. I może zrobią na początku OP ten czołg, znaczy z tych danych wynika, że może być OP, zobaczymy, jak to tam później będzie. Ale niemniej ważna informacja jest, że czołgi premium 7 poziomu dochodzą. No, dla tych, którzy kolekcjonują, pewnie to, że kupili sobie czołgi poziomu 6, teraz wejdą 7, które powinni też kupić i później wejdą 8, które też powinni kupić. Moim zdaniem tutaj czołgi dosyć dobrze zarabiają w Armored Warfare i jeżeli nie zmieni się ta polityka, może polityka to złe powiedziane, ekonomia gry, jeżeli się nie zmieni, to te 7 oraz 8 nie będą aż tak bardzo potrzebne. W sumie jestem bardzo ciekawy, ile będzie się zarabiało na 7, ile będzie się zarabiało na 8 i ile będą one kosztowały. No, dotychczasowa polityka, jeżeli chodzi o pojazdy premium, moim zdaniem jest bardzo fajna. To znaczy mamy co jakiś czas do wyboru pewne zestawy, które po prostu opłaca się kupić. Jeżeli ktoś wiąże duże nadzieje z Armored Warfare, to te zestawy po prostu są opłacalne. Najbardziej opłacalne oczywiście były te pierwsze zestawy. Później ci najemnicy, no to już tak średnio, bo to są te same rzeczy, które dostaliśmy jako normalne czołgi premium. Dodatkowo, jak wiecie, pewnie wejdą te talizmany, tylko że te talizmany tak połowicznie troszeczkę satysfakcjonują, ponieważ no, gdyby one były stopniowane, czyli 25% buff do zarobków, 50%, to było fajnie, a tylko 25% będzie, być może na początku tylko 25%, a później jeszcze dodadzą te 50% na przykład. To by było bardzo fajnie. Oczywiście no, 50 byłyby droższe niż 25, to chyba jest naturalne. Ale system moim zdaniem ma przyszłość, bo dzięki temu pojazd, który bardzo nam się podoba, będzie mógł być buffnięty. Także, znaczy przez nas oczywiście, poprzez zakup tego talizmanu. Znaczy nie wiem, jak to będzie się nazywało w War Thunderze, są to talizmany, no tutaj pewnie jakoś inaczej, tam powiedzmy, nie wiem, jakiś retrofit czy coś takiego. Już nie pamiętam nawet, czy to było nazwane. No jestem ciekawy tej 7 i 8 później, chociaż najbardziej, tak jak mówię, interesuje mnie czołg armata. No ciekawy jestem, co wymyślą po prostu. O jeny. Dobra, mechanizm zmieniający warunki atmosferyczne jest wdrożony do gry. Obecnie służy tylko i wyłącznie do tworzenia ustalonych warunków pogodowych na mapach w zależności od trybu. Twórcy rozważają dodanie dynamicznej pogody, pogoda zmieniająca się w trakcie bitwy, przykładowo burza piaskowa na mapie Port Storm. Jednak obecnie jest to tylko koncepcja. No, ja mam nadzieję, że z tej koncepcji wyjdą w końcu i chociaż na próbę to wprowadzą. Jak się nie sprawdzi, no to trudno. Natomiast zawsze w World of Tanks, jak pewnie wiecie, chciałem, aby wprowadzono takie warunki pogodowe,
które będą wpływały na grę. Czyli to nie tylko efekt wizualny ma być, tylko ma być odzwierciedlenie tego w grze. I jeżeli mówimy o warunkach pogodowych, to oczywiście chodzi mi o widoczność. Innymi słowy, począwszy od gęstej mgły, a skończywszy na deszczu. Jak ja to widzę? Gęsta mgła ogranicza naszą widoczność do 25%. Gęsta śnieżyca do 50%, natomiast deszcz do 75%, prawda? Czyli pada deszcz, to widzimy tylko na 75% swoich maksymalnych możliwości. Natomiast kolejna rzecz, którą trzeba było wtedy zmodyfikować, to zasięg strzału po spocie, prawda? No nie może być tak, że widoczność do 50% spadnie, a będziemy na 650 metrów tak jak dotychczas strzelać. Wtedy też o 50% ten dystans powinien się zmniejszyć. Oczywiście to jest teoria. Możliwe, że to do dupy jest, możliwe, że ten pomysł jest do dupy, możliwe, że tego nigdy nie wprowadzą, ale chciałbym po prostu spróbować i, że tak powiem, organoleptycznie stwierdzić, że to jest do dupy albo to jest fajne, a nie tylko usłyszeć to od deweloperów. Czy się tego doczekamy w Armored Warfare? Nie wiem, ale bardzo bym chciał. Wydaje mi się, że szansa na to jest. Jedziemy dalej. Awatar własny to jest nieistotne. Deweloperzy planują dodanie do gry dźwięku wielokanałowego. Dzięki temu uda się naprawić pewne problemy z dźwiękiem. No, delikatnie napisane pewne problemy z dźwiękiem. Ja myślę, że w tym przypadku to lepiej niech deweloperzy już dopracują ten dźwięk chociaż w stereo, a nie dźwięk wielokanałowy i kurka, jeszcze tego nie zrobili, a już się biorą za dźwięk wielokanałowy. Niech to będzie normalny, na normalnych głośnikach dobry dźwięk. A jak to się uda, to wtedy niech będzie wielokanałowy. Chodzi o to, żeby tak zbalansować rozgrywkę, żeby nawet na tych najwyższych poziomach można było po prostu zarobić na swój pojazd. No, to jest fajnie, na razie moim zdaniem to działa. Ja nie widziałem tam żadnych strat, chociaż cały czas gram na koncie premium. Ale wydaje mi się, że nawet na najwyższych poziomach ci z Was, którzy nie mają konta premium, w Armored Warfare po prostu nie tracą. A jeżeli są jakieś bitwy, w których tracą, to pewnie przez użycie tych drogich rzeczy, typu tam wypasione gaśnice, naprawiarki, napoje energetyzujące i tak dalej. Jedziemy dalej. Stingray jest poniżej średniej, jeżeli chodzi o statystyki, dlatego zostanie wzmocniony w aktualizacji 0.12. W ogóle się nie wypowiem na ten temat, bo jeszcze tym czołgiem, tym pojazdem nie grałem. No i tu jest fajnie, w nadchodzącej aktualizacji do gry wejdzie nowy system, który pozwoli na unowocześnienie modernizacji bez ich sprzedawania. Będzie trzeba dopłacić tylko różnicę w cenie. Fantastyczna sprawa moim zdaniem, która powinna być od dawna. Że od dawna, czyli od początku po prostu. Nie wiem, dlaczego tego nie ma. Powinno być tak, że wymieniamy to po prostu, dopłacamy różnicę. Jeżeli są 3 stopnie, no to wiadomo, różnice między tymi 3 stopniami są czasami bardzo, bardzo duże. To mi się podoba. Ten projekt na plus. Deweloperzy planują dodać kilka ulepszeń do T-80, tym pakiet pancerza reaktywnego. Tutaj się nie wypowiem, bo T-80 jeszcze nie grałem. Deweloperzy badają teorię, która zakłada, że za niektóre przypadki odłączenia od serwera są spowodowane... Deweloperzy badają teorię, która zakłada, że za niektóre przypadki odłączenia od serwera są spowodowane, są odpowiedzialne... No nie wiem, są spowodowane modelem M1A1 Abramsa. Nigdy się nie spotkałem z tym. Gra się krzaczy u mnie bardzo rzadko, należy powiedzieć. Bardzo rzadko, także fakt, że dużo nie gram. No może jak dużo bym zaczął grać, to wtedy by się krzaczyła. Ale niech zmieniają, bo M1A1 Abrams to jest...
czołg na moim celowniku. Co prawda zrobiłem jedną bitwę do tej pory, pierwszą tą bitwę pokazałem na kanale, ale zamierzam zrobić więcej i później dopiero się wypowiedzieć tak po 20-30 bitwach. No i to najważniejsza informacja. Rebalans niszczycieli czołgów z aktualizacji 0.12 najlepiej będzie przedstawić na przykładzie B1 Centauro. Ja wam opowiem, o co tutaj chodzi. Do tej pory było tak, że niszczyciele czołgów mają bonus do obrażeń, jeżeli strzelają przy skupionym celowniku. Nie wiem, czy wszyscy z was wiedzieli, czy też nie wiedzieli. Jak nie wiedzieli, to w tej chwili się dowiadują. Jeżeli jedziecie niszczycielem czołgu i macie obrażenia z tego niszczyciela 500, to przy strzale ze skupionego celownika zadajecie, ile to będzie, 575. Po prostu plus 15%. Dotyczy to wszystkich niszczycieli czołgów. Teraz będzie to zabrane i w ten sposób oni próbują troszeczkę rebalansować, ponieważ niektóre niszczyciele są za mocne. No jeżeli w niszczyciel poziomu tam czwartego można tak wymaksować, żeby zadawał 5 czy 6 tysięcy obrażeń na minutę, no to chyba jest to troszeczkę za dużo i wiadomo, że on będzie za dobry. Cóż takiego to oznacza tutaj? A, i zostanie jeszcze dodany bonus dla właśnie strzelających z ukrycia niszczycieli, powodujący, zaraz niech tutaj jest, w 0.12 bonus jest aktywny cały czas, dodatkowo posiada bonus, przez który trudniej go wykryć po strzale, co pozwala prowadzić ostrzał z jednego miejsca bez potrzeby zmiany pozycji. Ha, jak widać, nie jest to osłabienie niszczycieli, tylko ich wzmocnienie. No tutaj bym dyskutował, czy jest to wzmocnienie. Jak to mniej więcej wygląda? Otóż niektóre pojazdy będą miały te swoje 15% więcej i dostaną to na stałe. Innymi słowy, nie będą musiały skupiać celownika do końca, żeby uzyskać te 15%, tylko zawsze będzie 15%. I dostaną dodatkowy bonus, który będzie powodował, iż strzelając z jednego miejsca cały czas, gdzieś tam jak jesteśmy ukryci, no, będziemy bardziej niewidzialni, można powiedzieć. To mi się nie podoba strasznie, bo grając MBTK-ami strzały znikąd są tak nagminne, że aż się czasami odechciewa i z tym bonusem, oby nie, ale wydaje mi się, że jeszcze więcej tego będzie. Druga sprawa, która no i trochę mi się podoba i trochę nie podoba, to właśnie zmiana tego bonusu 15%, bo o ile dla niektórych będzie to buff, nie będzie trzeba skupiać, a 15% i tak będzie, to niszczycielami czołgów jednak gra się tak, że zawsze praktycznie strzelamy na skupionym celowniku. Wyjątek jest wtedy, jak gdzieś bliska walka jest i szybko musimy strzelić. To wtedy tak. Natomiast normalnie gdzieś tam stojąc obcinamy na jakiś obszar, powiedzmy, mapki i zawsze strzelamy z tego skupionego. Teraz niektóre pojazdy z tych 15% dostaną na przykład 5%, co jest ewidentnym, dosyć dużym moim zdaniem nerfem. I to jest właśnie tutaj rebalans niszczycieli czołgów. Aczkolwiek nie są to dane prawdopodobnie ostatecznie, bo już tutaj widziałem, że niby ten pojazd LAV-150-90 dostanie mniej niż 15%, a tutaj jednak jest LAV-150-90 i ma 15%, czyli nie należy wierzyć, ale mniej więcej tutaj widzicie, co dostanie buffa, a co dostanie nerfa. Wszystkie pojazdy, w których jest 15%, tak naprawdę dostają buffa rzeczywiście, bo one nic nie tracą, o może w ten sposób powiedzmy, czyli do obrażeń, jeżeli strzelają na skupionym celowniku, ani nie dostają więcej, ani mniej, to jest na równi. Natomiast wszystkie, które mają po 5%, 10%, 8% i tak dalej, dostają nerfa do obrażeń. Najbardziej znerfiony z tych wszystkich pojazdów będzie to, co ostatnio wam prezentowałem, czyli AMX 10P Pak 90. I ten pojazd moim zdaniem na nerfa zasługuje, bo jest rzeczywiście zbyt mocny troszeczkę na swoim tierze. Także 10% będzie mu zabrane tak naprawdę
z strzelania przy skupionym celowniku. A 90% czy 85% strzałów właśnie takich jest z tego pojazdu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to tyle. Takie tutaj krótkie moje ględzenie na temat tej łatki, jak ona wejdzie, to oczywiście jeszcze się materiały jakieś pojawią. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia. Ogólnie można powiedzieć, że zmian całkiem sporo, mnie to cieszy. Czym więcej zmian, wiadomo, jeżeli coś nie wypali, to mogą zawsze się z tego wycofać. Najważniejsze jest to, że w grze coś się dzieje. Chciałbym tylko, żeby ta łata, która wejdzie, naprawdę coś zmieniła, żeby rzeczywiście zaczęła działać wentylacja w czołgach, żeby rzeczywiście czas przeładowania pokazywał taki, jaki jest, a nie inny w bitwie na takiej mapce, inny na takiej mapce, a jeszcze inny w garażu. To są podstawowe rzeczy, żeby dźwięk nie pierdział co jakiś czas. To są podstawowe rzeczy, które chciałbym, żeby najpierw zostały zmienione przed wprowadzeniem nowości jakichkolwiek. To, co jest, naprawić i dopiero wprowadzać nowości. Takie jest moje zdanie. No, zobaczymy, jak to im wyjdzie po wejściu tej łatki. I to tyle, żegnam się z Wami. Do usłyszenia.